Jeszcze raz. Dzień dobry. Cieszę się, że mogę być z wami jeszcze raz. Przepraszam, że był tak spóźniony. To nie był moja wina. Tak. Tak myślałem, kiedy siedział w samochodzie w kurce. Jeszcze raz mamy fragment z książki pierwszego Samuela. Tak, wiecie, oczywiście jest tu szereg kazania od tego książki, od tej książce, coś podobnego. 7 rozdziału pierwszego Samuela, od 2 wersetu. Bo w rozdziale 6 przeczytaliśmy, jak Pan w cudowny sposób sprawił powrócić Arki Pańskiej do Izraela. A co się stało, kiedy Arka przyjechała do Bet-Szemesz? Teraz czytajmy dalej, od 2 wersetu. Od dnia złożenia skrzyni w Kiriat Jearim minęło wiele czasu, to jest 20 lat. W tym czasie cały dom Izraela zapłakał w skrusze za Panem. Wówczas Samuel wezwał ich wszystkich: jeśli z całego serca chcecie zawrócić do Pana, to usuńcie spośród siebie innych bogów, w tym Asztarty. Skierujcie serca ku Panu i służcie wyłącznie Jemu. On zaś wybawi was spod władzy Filistynów. Izraelici usunęli Baalów i Asztarty. Zaczęli służyć wyłącznie Panu. Wtedy Samuel polecił im: zgromadźcie całego Izraela w Mizpie. Tam będę modlił się dla wami do Pana. Ludzie zgromadzili się więc w Mizpie, czerpali tam wodę, wylewali ją przed Panem, pościli w tym dniu i przyznawali: zgrzeszyliśmy przeciw Panu. Samuel zaś rozstrzygał w Mizpie sprawę Izraelitów. Gdy Filistyni usłyszeli, że Izraelici zgromadzili się w Mizpie, rządcy Filistyńcy ruszyli na Izraela. Na wieść o tym Izraelitów ogarnął strach. Nie milcz teraz w naszej sprawie, prosili Samuela. Nie przestań wołać do Pana, naszego Boga, aby wybawił nas z ręki Filistynów. Wówczas Samuel wziął sosące jagnię, złożył je Panu w ofierze całopalnej i zaczął wystawiać się za Izraelem do Pana. I Pan go wysłuchał. Gdy Samuel składał ofiarę, a Filistyni podeszli gotowi do walki z Izraelem, Pan zagrzmiał donośnie nad Filistynami tego dnia i wzbudził wśród nich taki popłoch, że zostali pobici wobec Izraela. Wojownicy Izraelcy puścili się z Mizpy, ścigali Filistynów i bili ich, aż dotarli pod Betkar. Samuel wziął potem kamień, umieścił go między Mizpą i Szen, nazwał go Eben-Ezer i powiedział: aż dotąd pomagał nam Pan.
W ten sposób Filistyni zostali upokorzeni i już więcej nie wkraczali w granice Izraela. Pan przeciwstawiał się Filistynom za życie Samuela. Pod władzę Izraela wrócili miasto od Ekronu po Gat, które wcześniej Filistyny mu odebrali. Izrael odbił też Filistynom ich obszar. Ponadto zapanował pokój między Izraelem i Amorytami. Samuel rozstrzygał sprawy Izraela przez wszystkie lata swojego życia. Co roku przemieszczał się on między Betel, Gilgal i Mispą i we wszystkich tych miejscowościach rozstrzygał sporne sprawy Izraela. Rozstrzygał je również po powrocie do Ramy, gdzie był jego dom i gdzie zbudował Panu ołtarz. I niech ten słowo, to słowo być namaszczone do nas przed Pana. I tutaj w tym rozdziale możemy czytać o trzech różnych etapach w życiu narodu Izraela. Pierwszy etap był czas upadki moralności i ucisku. Potem drugi etap był czas przebudzenia i wycięstwa. Trzeci etap był czasem pokoju i duchowego powodzenia. Możemy czytać o pierwszym etapie w wersecie drugim. Od dnia złożenia skrzyni w Kirjat-Jearim minęło wiele czasu, to jest 20 lat. Wiemy, że Pan poddał Izraelitów władzy Filistynów na 40 lat, bo jest tak napisane w Księdze Sędziów 13:1. Prawdopodobnie wydarzenia, które są opisane w tym rozdziale pierwszego Samuela, stały się na drugim połowie tego okresu. Ale co robił Samuel w tym czasie, w czasie tych 20 latach? Ostatnie odniesienie się do niego znajdziemy na początek 4 rozdziału pierwszego Samuela. Co on robił przez tym 20 lat? Być może Samuel modlił się i czekał. Czekał na znaki przebudzenia w narodzie. Możemy czytać o znakach w drugiej połowie drugiego wersetu tego rozdziału, bo tam jest napisane: w tym czasie cały dom Izraela zapłakał w skrusze za Panem. Być może Samuel czeka na tym, że większość Izraelitów uznałaby prawdę. Żyć poddane pod władzę Pana jest lepiej niż życie poddane pod Filistynów. Faktycznie, życie poddane pod władzę Pana zawsze jest lepsze niż cokolwiek innego, Więc przychodził drugi etap. Był czasem przebudzenia i zwycięstwa. Ten etap prawdopodobnie zaczął od działania Samuela. Tak jest napisane w 3 wersecie. Wówczas Samuel wezwał ich wszystkich. Jeśli z całego serca chcecie zawrócić do Pana, to usuńcie spośród siebie innych bogów, w tym Asztarty.
Skierujcie serce ku Panu i służcie wyłącznie Jemu. Więc Samuel obejmuje prowadzenie całego narodu. Od tego momentu Samuel w rzeczywistości zostaje nie tylko prorokiem dla Izraela, lecz także sędzią. Warto jest zwrócić uwagę na ten, co powiedział Samuel. Po pierwsze, usuńcie spośród siebie innych bogów. Tak zwane, to znaczy konkretne działanie. Po drugie, skierujcie serca ku Panu. To znaczy zmiana nastawienia w sercach. Po trzecie, służcie wyłącznie Jemu. To znaczy działanie zgodne ze zmianą nastawienia w sercu. Po czwarte, On zaś wybawi was spod władzy Filistynów. Czyli jest Pan, który uwalnia ludzi ze przygnębienia. Kiedy Izraelici byli do Samuela posłuszni, zrobił Samuel kolejny krok. Zgromadźcie całego Izraela w Mizpie. Tam będę modlić się z wami do Pana, powiedział. Więc odbywało się całonarodowy dzień postu i modlitwa. I Samuel pomodlił za nich. Tutaj Samuel jest typ Jezusa. Więc co się stało? Ludzie czerpali wodę przed Pana. Prawdopodobnie tak robili w czasie rocznego święta szałasów. Pościli i przyznawali, że grzeszyli, tak jak w rocznym dzień pojednania. Na skutkiem tego rządcy Filistyńscy ruszyli na Izraela. Izraelici się boją i błagali, żeby Samuel nie przestał by wołać do Pana. Wówczas Samuel złożył Panu sosące jagnię w ofierze całopalne. W tym samym czasie Filistyny podeszli gotowi do walki, ale Pan zagrzmiał donośnie nad nimi i wybudził wśród nich popłoch. Więc wojownicy Izraelicy ścigali Filistynów i bili ich. W ciągu kolejnych lat był trzecim etapie. Tak był czas pokoju i duchowego powodzenia. Pokój, bo Filistyny już więcej nie wykraczali w granice Izraela. Pokój, bo pod władzę Izraela wrócili miasta, które wcześniej Filistyny mu odebrali. A pokój zapanował między Izraelem i Amorytami. Duchowego powodzenia, gdy co roku przemieszczał się Samuel między Betel, Gilgal i Mispą i rozstrzygał sporne sprawy Izraela. Więc mamy tych trzech etapy. Więc co z nami? Ten rozdział daje nam piękną ilustrację tego, jak możemy pokonywać naszych wrogów, czyli świat, ciało, czy cielesność i diabeł. Ciało, świat, czyli cokolwiek i ktokolwiek nas otacza, ciągle kusi nas do sądzenia i postępowania tak jak on. Ciało, czyli upadła ludzka natura, którą mieliśmy przed nawróceniem, ciągle próbuje zaspokajać nasze uzasadnione potrzeby przez metody, które są nienależne od Boga. I diabeł i jego słudzy kuszą nas do myślenia w sposobie
sprzecznie z wolą Bożą i Jego słowem. I oskarżają nas, kiedy przystępujemy do działania zgodnie z Jego myśleniami. Podczas pierwszego etapu Izraelici wykonywali różne czynności, ale wykonywanie nie dało im zwycięstwo nad Filistami. Na przykład w drugim wersecie Izraelici zapłakali w skrusze, ale ten uczynek nie uwolnił ich z Filistynów. Podobnie płakanie w skrusze albo narzekanie nie powodowuje dla nas zwycięstwa nad wrogami. W czwartym wersecie Izraelici usunęli ich bosków, ale ten uczynek nie uwolnił ich z Filistynów. Podobnie usunięcie czegokolwiek w swoim życiu, które jest bardziej ważne niż Bóg, bo tak jest Bożką, nie powodowuje samo w sobie dla nas zwycięstwa nad wrogami. W czwartym wersecie Izraelici zaczęli służyć wyłącznie Panu, ale ta służba nie uwolniła ich ze Filistynów. Podobnie dobre uczynki nie powodowuje same w sobie dla nas zwycięstwo nad wrogami. W szóstym wersecie Izraelici zgromadzili w Myspie, ale to zgromadzenie nie uwolnił ich ze Filistynów. Podobnie nabożeństwa i uroczystości nie powodowuje same w sobie dla nas zwycięstwa nad wrogami. W szóstym wersecie Izraelici pościli i pomodlili się, ale post i modlitwa nie powodowuje same w sobie dla nas zwycięstwa nad wrogami. Trzeba było stać się coś innego, żeby dać Izraelitom zwycięstwo. A stało się w drugim etapie. W drugi etap, kiedy Samuel złoży z sonce jagnię w ofierze całopalne, Pan umożliwił Izraelitom pokonać Filistynów. W podobny sposób, kiedy Jezus, baranek Boży, został zabity raz na zawsze, Bóg, nasz Ojciec, umożliwił nam pokonywać nasze wrogowie. Święty Paweł tak opisze skutki śmierci Jezusa na krzyżu w liście do Kolosjan 2:13-15. Was, martwych z powodu upadków i nieobrzezanych we własnej cieleśności, razem z Nim ożywił, darując nam wszystkie upadki. On umorzył nasze długi, całą listę niespełnionych zobowiązań. Skończył z nimi, gdy przygwódził je do krzyża. Na tym krzyżu rozbroił zwierzchności oraz władzę, publicznie je obnażył i powlókł w triumfalnym pochodzie. Był na krzyżu, gdzie Chrystus zapłacił cenę za naszych grzechy. Był na krzyżu Jezusa, Bóg, nasz Ojciec, razem z Jezusem nasz ożywił. Na krzyżu Chrystusa, Bóg, nasz Ojciec, darował nam wszystkie upadki. Na krzyżu
Chrystusa, Bóg, nasz Ojciec, rozbroił zwierzchności oraz władzę. Więc był nad krzyżu przez krzyż. Ojciec, nasz Bóg, umożliwił nam pokonywać nasze wrogowie. Mimo tego, Jezus tak zrobił raz na zawsze. List do Hebrajczyków 9:12. Wyszedł On, Chrystus, do świątyni, nie z krwią kozłów i cieląt, ale ze swoją własną krwią, raz na zawsze, zapewniając nam wieczne odkupienie. List do Hebrajczyków 7:28. Jezus nie musi codziennie, jak inni arcykapłany, składać ofiar najpierw za własne grzechy, a następnie za grzechy ludu. On uczynił to raz, to jest Jezus, uczynił to raz na zawsze, gdy złożył w ofierze samego siebie. Więc teraz możemy, tak jak zrobili Izraelici, puszczać się i wykonywać nasze wrogi na podstawie tego, co uczynił Chrystus raz na zawsze na krzyżu. Ale, jest duże ale, ależ nawet, nie staje się od razu. Rozważmy trzeci etap. W wersetach 13-17. Chcę, żebyśmy wzięli pod uwagę trzy aspekty tego etapu. Po pierwsze, czytajmy w 13 wersetu, że Filistyni zostali upokorzeni i już więcej nie wykraczali w granice Izraela. Więc upewniajmy, że wrogi naszych duch już więcej nie wypływają na nas. Tak jak napisano w liście do Hebrajczyków 3:12. Uważajcie, bracia, aby w kimś z was nie było czasem złego, niewierzącego serca, które odstąpiłoby od żywego Boga. Dlatego zachęcajcie się nawzajem każdego dnia, dopóki trwa to, co się nazywa dzisiaj, aby przez zwodniczość grzechu żaden z was nie uległ znieczuleniu. List do Hebrajczyków 12:15. Uważajcie, aby nikt nie pozbawił się łaski Boga, aby jakiś gorski korzeń wyrastając nie rozplenił się i nie zatruł wielu, aby nie zjawił się jakiś rozpustnik czy bezbożnik. List do Hebrajczyków 12:25. Strzeżcie się, abyście z niej lekceważyli tego, który do was przemawia. Jeśli tamci nie uszli bezkarnie, gdy odtrącili tego, który ich pouczał na ziemi, tym bardziej my nie ujdziemy, odrzucając przemawiającego z nieba. Więc po pierwsze, upewniajmy, że wrogi naszych dusz już więcej nie wypływają na nas. Po drugie, czytajmy w 14 wersetu, że pod władzę Izraela
wrócili miasto, które wcześniej Filistyny mu odebrali. Podobnie w naszych umysłach znajdują się miasta, miejsca, po greckie topos, miejsca, w którym są przekonania sprzeczne z tym, co jest napisane w Biblii. Takie przekonania mogą być na temat tego, kim jest nasz Ojciec Bóg, kim jesteśmy w Chrystusie i to podobnie. A mogą być przekonanymi, świadomymi czy nieświadomymi. Nazywają się warownia, a z pomocą Ducha Świętego i więcej dojrzałego wierzącego możemy je burzyć i zostali uwolnieni. Ale wymaga sił i cierpliwości i determinacji. Tak pisze święty Paweł w 2 Koryntian 10 od 4 wersetu. Narzędzia naszej walki nie są cielesne, ale jednak za sprawą Boga mają moc burzenia warowni. Nimi też burzymy wrogie zamiary i wszelką zuchwałość podnoszącą się przeciw poznaniu Boga. Nimi zniewalamy każdą myśl do posłuszeństwa Chrystusowi. I tak działa. Psycholodzy powiedzą nam, że trwa 40 dni, żeby burzyć coś, co jest zwyczajnie do nas. W tym podobnym sposobem, jeśli powtórzymy do samego siebie prawda od Biblii, która jest przeciw warownie, może tak burzyć tego warownie przez Słowo Boże. Po trzecie, czytajmy w wersetach 15 do 17, że Samuel w różnych miejscowościach rozstrzygał sporne sprawy Izraela, czyli stwierdzał i tłumaczył im Słowo Bożego. Podobnie należy czytać Biblię, przyjmować, co jest tam napisane, medytować nad nim i je wykonywać. Tak jak Jakub napisał w 1 rozdział od wersetu 21. Dlatego odrzućcie wszystko, co budzi odrazę, całą niepotrzebną złość i z łagodnością przyjmijcie zasianie w was słowo, które może zbawić wasze dusze. Bądźcie także wykonawcami słowa i nie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. Psalm 91. Ten, kto mieszka pod osłoną Najwyższego i nocuje w cieniu Wszechmocnego, zwraca się do Pana, moje schronienie i moja twierdza. Nazywa się Go swoim Bogiem, bo Mu ufa.
Tak on wybawi cię ze sideł pstaśnika i ochroni przed zgubną zarazą. On odkryje cię swoimi piórami. Pod swymi skrzydłami zapewni schronienie, a jego wierność będzie ci tarcze i poklesze. I Hebrajczyków, hebrajski, tego ostatni zdanie, jego wierność. Hebrajczyk, słowo po hebrajsku jest emet, to znaczy prawda. Jego prawda będzie ci tarczą i poklesiem. Więc dla nas trzy działalności w tym czasie trzeci etap. Po pierwsze, upewniajmy, że wrogi naszych duch już więcej nie wypływają dla nas. Po drugie, niech bądźmy warowni w naszych życiach. I po trzecie, niech będziemy przyjmować, co jest napisane w Biblii, medytować nad nim i je wykonywać. I będziemy znać wolności naszego Pana i pełen radości w nim. Codziennie. Amen.